Panie pośle, na sam koniec. Kto jest kandydatem, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, czy też o szerszej koalicji Zjednoczonej Prawicy na premiera po przyszłych wyborach? Zakładamy, że zwycięskiej drużyny się nie zmienia. Ale jest jakaś pula zmian. Zawsze jakiś zawodnik może być podmęczony. Na przykład premier Mateusz Morawiecki ma prawo być podmęczony po kilku latach premierowania. Prawo ma. Najpierw wygrajmy wybory, bo dzielenie skóry na niedźwiedziu, kiedy niedźwiedź w lesie, nigdy nie jest dobrym podejściem. Więc najpierw się skupiamy na przekonaniu Polaków do tego, co chcemy im zaoferować przez następne 4 lata, na podsumowaniu tego, co udało się osiągnąć, na pokazaniu również alternatywy, przed którą stoją w tych wyborach. A to, czy pan premier Morawiecki podejmie takie czy inne decyzje, to zostawmy jemu i zostawmy to na po wyborach. A kto w pana ocenie byłby najlepszym kandydatem bądź też kandydatką na prezydenta w przyszłych wyborach? Panie redaktorze, no mamy jeszcze 3 lata prawie do wyborów prezydenckich. Jest dużo za wcześnie, żeby o tym mówić. Ale dobrzy politycy już o tym myślą. Dobry polityk jest oczekista. Kilka kroków, kilka lat do przodu. Myśleć można, ale nie zawsze trzeba o tym mówić w każdym momencie.